chodźcie, przejdziemy przez pasy. W tym czasie odpiszę dziewczynie na SMS-a. Żartowałem, nie zrobię tego, bo jest to wykroczenie. Zabronione jest korzystanie z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, ale tylko w taki sposób, który ogranicza nasze możliwości obserwacji. Więc to, kiedy możemy zostać ukarani, nie jest wcale takie oczywiste. Jednak liczba ukaranych rośnie. W tym roku było to już aż 2000 osób. No i za to aż 300 zł mandatu. Znajdźcie swoje prawa, obserwujcie prawa Marcina i dbajcie o bezpieczeństwo na drodze. Chodźcie, przejdziemy przez pasy. W tym czasie odpiszę dziewczynie na SMS-a. Żartowałem, nie zrobię tego, bo jest to wykroczenie. Zabronione jest korzystanie z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, ale tylko w taki sposób, który ogranicza nasze możliwości obserwacji. Więc to, kiedy możemy zostać ukarani, nie jest wcale takie oczywiste. Jednak liczba ukaranych rośnie. W tym roku było to już aż 2000 osób. No i za to aż 300 zł mandatu. Znajdźcie swoje prawa, obserwujcie prawa Marcina i dbajcie o bezpieczeństwo na drodze.